should let go. Cześć i czołem. Witajcie w niedzielę w Siatkarskich Ligach. Jak zapowiadałam w czwartek, to kolejny odcinek specjalny, ale faktycznie specjalny będzie, bo porozmawiamy sobie na temat, myślę, ciekawy bardzo, szczególnie dla kibiców siatkarskich, czyli o pieniądzach. O tym, jakie pieniądze są w siatkówce, ile siatkarze zarabiają. To jest ciekawe, Zbyszku, dla mnie, że to jest, mam wrażenie, taka mocno poufna informacja, bo na przykład w piłce nożnej te zarobki mamy dosyć jasno przedstawione. Jeżeli chodzi o siatkówkę, to powiem wam, że googlowałam i wygooglować nie mogłam, a czasami przy rozmowach też nie jest łatwo się dowiedzieć, jak te widełki chociażby wyglądają, bo wszyscy jesteście bardzo tajemniczy. Ale nie będę dziś pytała o te finanse ciebie, a zapytamy menadżera siatkarskiego, będzie z nami Kuba Malkę. I jego przepytamy też o w ogóle o takie szczegóły dotyczące pracy agenta, menadżera siatkarskiego. Zgadza się. No w siatkówce jakby zarobki nie są jawne, jak chociażby w wielu innych sportach, jak w piłce nożnej czy w koszykówce, gdzie te widełki kontraktowe regularnie są w różnych mediach ogłaszane. W siatkówce wygląda to zupełnie inaczej. Wszystkie informacje, które się pojawiają, są czysto spekulacyjne i zresztą do tego się odniesiemy dzisiaj, bo dzięki twojej dziennikarskiej pracy mamy przygotowane parę zestawień. Bardziej researcherskiej, bo to wiesz, tutaj ktoś też jakąś pracę wykonał, aczkolwiek te dane właśnie były bardzo rozbieżne, a później jak rozmawialiśmy, to też powiedziałeś, że no wiele, są miejsca, w których są niedowartościowane, ale w wielkiej, wielkiej mierze są przewartościowane te dane, także... No to będziemy starali się to dziś z pomocą Kuby uporządkować. Tak więc rozsiądźcie się wygodnie. Kawka, herbatka, woda, co tam chcecie i zapraszamy na godzinkę z siatkówką. No i na ten wyjątkowy temat, o którym dzisiaj porozmawiamy, czyli o zarobkach i w ogóle o pracy menadżera siatkarskiego. I jeszcze poproszę, łapka w górę, subskrypcja. Zachęcamy Was także do tego, aby zajrzeć na nasze media społecznościowe. I już nie przedłużam, ruszamy z tym koksem. Zanim będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, ile zarabiają siatkarze, to tutaj powinien pojawić się napis i znak zapytania. Menadżer siatkarski, zawód. Jaki to jest zawód, na czym on polega? Mam nadzieję, że smaczki kulisy zdradzi nam już za chwilę Kuba Malkę. Czy my się słyszymy? Halo, halo, cześć Kuba. Ja was słyszę. No my cię widzimy i słyszymy, tak więc... Wszystko dobrze, wszystko na miejscu. Kuba, pewnie słyszałeś już ten nasz wstęp i to wszystko, o czym chcielibyśmy porozmawiać dziś. Dużo tego jest, ale zanim właśnie przejdziemy do tych kwestii finansowych, to ja chciałabym cię zapytać no właśnie o twój zawód, bo słuchałam podcastu i twojej rozmowy, wywiadu, którego udzieliłeś Piotrkowi Siekierskiemu w Volley Time i tam padło takie pytanie, czy menadżer siatkarski to jest doradca finansowy.
Ty powiedziałeś wtedy, że nie do końca, że bardziej to jest osoba, która dba o to, żeby majątek zawodnika, którego ma pod skrzydłami, pomnażać. A ja się bardziej w ogóle zastanawiam, czy na tym początkowym etapie wy, menadżerowie siatkarscy, nie jesteście takim trzecim rodzicem, bym powiedziała. No, to się pewnie, się to zdarza, że jesteśmy trochę rodzicami, jeśli zaczynamy z bardzo młodymi zawodnikami. Natomiast naszym głównym celem i jakby tym, co my robimy, jest to, żeby dawać siatkarzom zarobić. Zarobić w zawodzie, który wykonują, czyli w graniu w siatkówkę. No powiedz mi, co jest najtrudniejszego w waszym zawodzie i jak w ogóle wygląda, ja to tak się zawsze śmieję, że to jest taka stajnia zawodników, jak wygląda jakby zawieranie tych waszych umów też z zawodnikami, czy wy ich wynajdujecie, wiem, że jeździcie non-stop na mecze i gdzieś tam pewnie szukacie tych perełek, ale jak wygląda właśnie wyławianie waszych zawodników? Ja bardzo nie lubię słowa stajnia, bo uważam, że porównywanie zawodników do koni nie jest chyba najlepszym pomysłem. Uważam, że to są nasi współpracownicy. Oczywiście sami ich szukamy, część do nas trafia sama, bo sama szuka menadżerów, to jakby tych drugich jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast no, główny to, czym my się zajmujemy i co jest może najtrudniejsze, to jest zderzenie czasami oczekiwań z rzeczywistością i z tym sobie trzeba umieć radzić. Widzisz, ja jestem to zaskoczona jestem, może faktycznie nieładne to jest porównanie, ale kojarzy mi się z Formułą 1, gdzie tam się mówi, że jesteś w stajni takiej, bardziej z tym mi się to skojarzyło, aniżeli z koniami, aczkolwiek może to się łączy, bo konie mechaniczne tam też są. No ja tu mam jeszcze inne skojarzenia, taka retrospekcja przed oczami, jak zawsze, znaczy zawsze, no powiedzmy z 10 lat temu, zawsze rynek transferowy w Polsce zaczynał się od tak zwanego Pucharu Polski i finału Pucharu Polski i wtedy zjeżdżali się wszyscy menadżerowie, nie tylko krajowi, ale i międzynarodowi w jednym miejscu i zaczynały się różnego rodzaju negocjacje. Ja wtedy zawsze żartobliwie na to mówiłem, jeszcze bardziej dosadnie niż stajnia, że zaczyna się targ niewolników, bo menadżerowie zaczynają handlować swoimi zawodnikami. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mieliśmy wcześniej taki niepisaną umowę, że rynek transferowy na dobre zaczynał się od finału Pucharu Polski. Od paru lat obserwujemy w Plus Lidze takie zjawisko, które w mojej ocenie jest bardzo niepozytywne, że ten rynek transferowy zaczyna się już niekiedy w październiku, listopadzie, że są kluby, które już w tym momencie zaczynają podkupywać zawodników. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak myślisz, czy to jest pozytywny aspekt, czy to powinno być w jakiś sposób uregulowane przez Plus Ligę? Jakie są twoje odczucia? Nie, absolutnie uważam, że to nie jest pozytywny aspekt, bo też dla nas to jest dużo cięższe. Ta presja, którą kluby nakładają, no szczególnie na polskich zawodników w polskiej lidze, z tym, że wychodzą z propozycjami tak szybko, to nie jest dla nas cel uproszczenie, my byśmy woleli poczekać. Był moment taki, kiedy próbowano to na spotkaniu menadżerów z prezesami klubów Plus Ligi, nie wiem, 4 lata temu chyba, uregulować i oczywiście my jako menadżerowie byliśmy wszyscy za, żeby zrobić jakiś okres, do którego kluby mogą rozmawiać tylko z zawodnikami, którzy mają kontrakt w danym klubie, a dopiero potem ruszać z propozycjami od innych klubów. No i to zostało ustalone i zostało złamane, nie wiem, kilka tygodni po tym spotkaniu, nie przez nas bynajmniej. Więc dla nas to nie jest pozytywny objaw, dla nas byłoby lepiej, im później tym lepiej, bo to daje więcej możliwości, chociaż ostatnio rozmawiałem z trenerem Anastazim na ten temat i ten Anastazim powiedział, że on się w sumie nie dziwi, to jest bardzo mądre od strony polskich klubów, że tak szybko wychodzą na rynek, wiedzą jaki mają budżet i cisną zawodników wcześniej, zanim ktokolwiek inny się obudzi, czy to Włosi, czy Turcy, czy Francuzi, czy ktokolwiek inny. O lidze rosyjskiej z wiadomych względów obecnie nie rozmawiamy, bo no myślę, że dla większości zawodników ta liga na tą chwilę przestała istnieć. No właśnie, no ale do później może troszeczkę za duża moja nadinterpretacja i za bardzo, że tak powiem, łączę niezwiązane ze sobą punkty, ale później dochodzi do takich sytuacji, gdzie może jest to czysty zbieg okoliczności, może nie, w mojej opinii nie, mimo to, że nie mam żadnych, że tak powiem, dokładnych informacji na ten temat, ale z samych obserwacji mamy później taką sytuację, że w momencie Błaje zaczyna genialny sezon, gra świetnie 11 spotkań, zaczynają się spekulacje o jego transferze do Rzeszowa i Błaje przestaje grać.
No ja mam nadzieję, że to Czy jest. możemy to wiązać? Nie wiem, czy to możemy wiązać, ale ja sam podczas swojej kariery zawodniczej miałem okazję obserwować kilku moich znajomych z pracy, bo to nie byli moi koledzy, bo jakby postawa ich była fatalna, że w momencie, kiedy wiedzieli, że mają już podpisany kontrakt na przyszły sezon, ich zaangażowanie w trening dla zespołu, który aktualnie reprezentują, ich w grę spada na poziom fatalny. Czy to nie jest też jakby tworzenie takiego w środowisku małego raka, który zaczyna to środowisko później toczyć? No wiesz, ty masz na pewno lepsze obserwacje niż my mamy, bo widziałeś tę sytuację, jak rozumiem, z bliska. No my wiadomo, że na każdym treningu nie jesteśmy i nie wiemy, jak to wygląda. Natomiast wydaje mi się, że no w większości przypadków nie, no bo jednak jakiś profesjonalni zawodnicy zachowują. Natomiast oczywiście może się tak zdarzyć, że ktoś mając podpisaną umowę już uznaje, że no w sumie to chyba już się nagrałem, bylebym sobie krzywdę nie zrobił, bo jak rozumiem, do tego się to sprowadza. Ale mam nadzieję, że tak nie jest. No wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, dla nas najlepiej byłoby, żeby te kontrakty były podpisywane jak najpóźniej. Co do regulacji, no ja jestem dwoma rękami za, jeśli te regulacje będą miały ręce i nogi, to z przyjemnością. My mamy też w tej chwili do czynienia z tym, że jakby te okienka transferowe, bo one takowe istnieją w plus lidze, czy w ogóle w Tak? siatkówce, no zaczyna, że tak, zaczynają się przesuwać. W tym roku przesunięto Ale okienko Kuba, to poczekaj, to transferowe powiedz w plus jeszcze, bo lidze. czy to okienko jest jakby jasne też z perspektywy, no bo my mówimy, że jakby to dla nas to się zaczyna w ogóle już nie wiadomo kiedy. Tutaj Zbyszek mówił o tym Pucharze Polski. My wiemy, że w grudniu tak naprawdę już tutaj spekulacje się pojawiają gdzieś. Czy jest taki jasny gdzieś termin, że od wtedy do tego momentu to okienko jest, czy to jest bardziej wy macie gdzieś tam umownie to stworzone? To znaczy nie, no jest jasny termin, z tym, że on nie jest od, ale do. Jeśli chodzi o ten bieżący sezon 22-23, to okienko transferowe w plus lidze akurat zamknie się z końcem stycznia. To jest pewną ewenementem, ale też jest to związane z tym, że liga no, drastycznie i diametralnie w ostatnich latach zmieniła swój terminarz. Kiedyś końcem okienka transferowego był koniec pierwszej rundy, ale nagle się okazuje w tej chwili, że pierwsza runda to się kończy w ogóle w listopadzie, czy tam w grudniu. Więc to okienko przesuwano tam na początek stycznia, w tym roku przesunięto je na koniec stycznia i oczywiście możemy się tylko uśmiechnąć i kto mógł cisnąć o to, żeby to okienko było dłuższe, bo głównie chodziło oczywiście o to, żeby była możliwość zaangażowania zawodników z Ligi Chińskiej. Tak, tylko myślę, że co warto podkreślić, to że okienko transferowe chodzi o to, że mogą zmieniać kluby zawodnicy, którzy już w ten sezon wystartowali i grają. Nie mówimy tu o Tak. okienku transferowym, żeby podpisywać zawodników na kolejny sezon. Dokładnie tak. Ale do czego jeszcze chciałem wrócić do poprzedniej kwestii. Kuba, powiedz mi w takim układzie, ponieważ jak sam stwierdziłeś, wszyscy menadżerowie są zgodni, żeby ten okres negocjacji transferowych na przyszły sezon opóźnić maksymalnie, jak to jest możliwe. Co w takim układzie może zrobić Plus Liga i co sprawić, żeby wprowadzić takie regulacje, żeby te rozmowy menadżerskie, żeby ten cała karuzela transferowa zaczynała się w odpowiednim momencie i żeby nie miała tak gigantycznego wpływu na generalnie na środowisko, na Plus Ligę, na siatkówkę, która cały czas trwa i która cały czas toczy boje o najważniejsze cele. Przecież my w tym roku jeszcze nie mieliśmy żadnych rozstrzygnięć poza Superpucharem Polski. No, myślę, że można próbować na przykład zrobić to, co jest chyba w piłce ręcznej, czyli że można podpisywać kontrakty chyba na pół roku albo na rok przed końcem twojej umowy. Natomiast zrobić tak do końca można niewiele, bo jak sam wiesz, większość kontraktów w ligach siatkarskich to są kontrakty bardzo krótkie. I tutaj powoływanie się na piłkę nożną, która przecież ma dwa duże okienka transferowe, więc tak naprawdę 2 razy do roku można te kluby zmienić, jest związane głównie z tym, że zawodnicy podpisują kontrakty bardzo długie. Plus dodatkowo, co jest oczywiste, idą za tym pieniądze. Jest cały szereg wypożyczeń, czy też zmian klubowych i z pieniędzmi, które idą za tymi transferami. W siatkówce no, mamy kontrakty roczne, dwuletnie, no maksymalnie 3-letnie tak naprawdę. I wtedy jakby no, trudno jest jakoś nacisnąć. Musieliby się porozumieć prezesi klubów. Próbowali się z nami porozumieć. My się zgodziliśmy, sami złamali te obietnice, ale też, żeby nie uogólniać, to też nie jest tak, że wszystkie kluby w grudniu podpisają umowy, bo tak nie jest. Zauważmy, że od kilku lat wielu zawodników z Polski zaczyna wyjeżdżać i grać w ligach tureckich, niemieckich, francuskich, chińskich czy jakichkolwiek innych. A jak sam dobrze wiesz, bo ty grałeś no, chyba na całym świecie, to
na takie rzeczy trzeba poczekać. To nie jest tak, że możesz w grudniu podpisać umowę w lidze, nie wiem, chociażby nawet włoskiej. Zgadza się. No ja mogę ze swojego doświadczenia tylko to potwierdzić. No nieraz na wyjazd do takich lig jak Chiny czy tam Argentyna, to i czeka, trzeba zaczekać i do lipca. Dokładnie tak, więc ten rynek się trochę sam reguluje, zaczyna się trochę sam regulować, natomiast ja rozumiem presję klubów polskich, tych, które mają pieniądze, szczególnie na najlepszych zawodnikach lub na zawodnikach, którzy już w danych klubach grają, no bo ta presja jest po to, żeby mieć już pewność, że nikt ci tego zawodnika nie sprzątnie, no i jakby oni używają argumentów oczywiście wiadomych, czyli finansowych, na to, żeby te kontrakty podpisać znacznie wcześniej. No tak jak mówię, ja bym sobie życzył, żeby to nie miało żadnego wpływu na profesjonalizm zawodników potem na boisku. No, być może w kilku przypadkach tak ma. No, powołuje się tutaj na przykład Boye, który teraz gra trochę słabiej, ale ja przypominam, że i w zeszłym roku Boye grał bardzo w kratkę. Poza tym ten jego wyskok na początku tego sezonu super formą to jest pewien wyskok od kilku lat, bo to nie jest tak, że Boye grał jakąś znakomitą siatkówkę. Przypominam, że w kadrze nie był w lat. Nie no, moje obserwacje co do tego zawodnika są jak najbardziej zbieżne z twoimi, tylko tak ja rzuciłem takie pytanie, bo jakby dziwny zbieg okoliczności, że jedno z drugim się powiązało, także ale ja to czasowo. Z takiej perspektywy, wiesz, PR-owej to tak właśnie wygląda, więc wiele osób może właśnie w ten sposób myśleć. Myślę, jeszcze, że nie wyczerpali... Tak, proszę. Mogę wejść tylko losowo. Być może jakimś rozwiązaniem jest właśnie ten przykład piłki ręcznej, że mogąc podpisać kontrakt na rok chyba wcześniej, możesz go normalnie ogłosić. I w piłce ręcznej ja pamiętam chyba przykład Mariusza Jurkiewicza, który zmieniał kluby no, z największych rywali, czyli przechodził z Płocka do Kielc, z Wisły Płock do ówczesnego Vive Kielce. I ten kontrakt został ogłoszony, jak on jeszcze w tym Płocku grał, ogłoszony oficjalnie, bo to na to pozwalają jakby przepisy transferowe w piłce ręcznej. Oczywiście on nie miał łatwo w tym Płocku przez te parę miesięcy, ale było to ogłoszone i przynajmniej było kawa na ławę powiedziane, że on ten klub zmieni. No właśnie, no chyba ta transparentność strony, byłaby po pierwsze nieco transparentność, lepsza. A z drugiej strony no, wywiera to presję na zawodniku, żeby cały czas jakby udowadniał, że dla tego klubu gra, zostawia serce i walczy jak najlepszy wynik. Ja akurat, żeby jeszcze tak, bo może bardzo mocne słowa wypowiedziałem, nigdy nie miałem do czynienia z taką sytuacją, żeby zawodnik odpuszczał w trakcie sezonu, gdy miał podpisany kontrakt w innym klubie i byłby to zawodnik narodowości polskiej, rodzimy. Miałem takie sytuacje z obcokrajowcami, którzy jakby mieli bardzo w poważaniu dobro klubu, czy wynik osiągnięty w danym sezonie, gdy już mieli podpisany kontrakt. To tak gwoli ścisłości. Dobrze, uporządkowaliśmy to, chociaż dla mnie wciąż rynek transferowy jest delikatnym chaosem, jeżeli chodzi o Chiny, o których Kuba wspomniał, to tutaj już ten chaos nam się zakończył, bo Bartosz Bednosz oficjalnie został zaprezentowany jako zawodnik Zaksy, ale ja, Kuba, już oprócz transferów, to chciałabym poruszyć temat, który zaczęłam tak naprawdę na początku, czyli gdzieś kuchni twojej pracy, bo na początku zapytałam też o to, co jest w niej najtrudniejszego. I chciałabym to uporządkować i dowiedzieć się w ogóle, jak ta praca wygląda, bo widzieliśmy przed chwilą zdjęcia z profilu, z mediów społecznościowych waszej agencji, twojej i Tomka Kozłowskiego. No i tam są tak pół na pół zdjęcia trochę z wyjazdów, trochę właśnie z wirtualnych spotkań, bo domyślam się, że no teraz to już tak wygląda i jest nieco łatwiej też się skomunikować i nie zawsze trzeba gdzieś tam bezpośrednio do zawodnika czy trenera jechać. Opowiedz nam proszę trochę właśnie o kulisach pracy menadżerskiej. No jak ja zawsze powtarzam, 95% tej pracy to jest bywanie. Te spotkania online pojawiły się oczywiście w trakcie, kiedy mieliśmy pandemię COVID i nagle no powiem szczerze, nawet nam to bardzo ułatwiło i my do dziś z tego korzystamy, z tych spotkań online z wizją, tak, nie tylko rozmów telefonicznych. Natomiast 95% to jest bywanie. W tym bywaniu duża też część tego procentu to jest rozmawianie. Spędzamy godziny na telefonach, na SMS-ach, na messengerach, WhatsAppach i wszystkich możliwych komunikatorach, bo zawodnicy używają różnych form komunikacji. Oczywiście na mailach również. A 5% na koniec to jest ta śmietanka, czyli te negocjacje kontraktowe i to, żeby doprowadzić do tego, żeby dwie strony podpis na dokumencie złożyły. Brzmi to fajnie. I teraz zastanawiam się, jak ktoś chciałby w taką branżę wejść, w taki biznes wejść,
To jak to zrobić? Bo gdzieś tam też robiąc research znalazłam takie informacje na oficjalnej stronie Związku, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dotyczące licencji. I chciałam się ciebie podpytać właśnie o takie licencje, bo one są, rozumiem, przyznawane i tak jak tutaj widzimy na ilustracjach, te akurat na sezon 2018-2019 będziemy mieli też późniejsze, jakby jak taką licencję zdobyć, czy i po co właściwie ona jest? Czy to jest taki must have, jeżeli chcesz no, menadżerem siatkarskim być? No to nie jest must have, bo ja takiej licencji na przykład nie mam, ale nie mam jej z wyboru, ani dlatego, że nie chcę. Dlatego, że jej nie chcę mieć właśnie, bo uważam, że ona, akurat ta licencja, która jest w Polskim Związku Piłki Siatkowej, to ktoś parę lat temu wymyślił, żeby taką licencję zrobić, wziął licencję piłkarską, wyrzucił z niej wszystko to, co dla menadżerów jest ważne i ochrony zawodników, zostawił suchy dokument, który tak naprawdę nie wiadomo czemu ma służyć. Oczywiście jest też licencja FIFOB, to jest trochę inna historia, bo ona otwiera drzwi na przykład do różnego rodzaju protestów w samej Federacji Światowej. Natomiast tutaj mamy jak to w siatkówce. No, siatkówka jest sportem, niestety, co by tu nie mówić, półamatorskim tak naprawdę ciągle. Mamy totalny chaos, bo poszczególne ligi sobie zaczęły robić własne licencje. Poszczególne związki własne licencje. FIFOB ma swoją licencję. Też stoczył, jest po prostu totalny chaos w tym temacie. Nie mówiąc już o tym, że w międzyczasie piłka nożna wycofała się ze swojej licencji i ją wygaszono w ramach deregulacji zawodów i też w ramach pewnie tego, że UEFA czy FIFA nie chciała po prostu się już mieszać w te problemy związane z rozliczeniami między menadżerami a klubami. No i to jest chaos, więc to, czy to jest potrzebne? No pewnie to jakoś tam drzwi otwiera, szczególnie ta licencja FIFOB. Tomek ma tą licencję Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Natomiast czy ona jest do czegoś potrzebna? No raczej nie. No my jesteśmy jakby doradcami zawodników i w ten sposób pracujemy. Więc tak naprawdę doradcą może być każdy, dlatego też piłka nożna swego czasu się z tego dokumentu wycofała, który był akurat świetny. Naprawdę jakby te wszystkie regulacje, które UEFA i FIFA, a co za tym idzie Polski Związek Piłki Nożnej, stosowały, były bardzo, bardzo dobre również dla menadżerów i ochrony pieniędzy menadżerów i ochrony pieniędzy zawodników. Ale jej już też w tej chwili nie ma. No tak, no rozmawiamy do tej pory o tych pozytywnych stronach i aspektach pracy menadżera, a co się dzieje w sytuacji, gdy pojawiają się negatywne sytuacje, gdy jakiś klub przestaje płacić, gdy zawodnik przestaje spełniać oczekiwania danego klubu i w trakcie sezonu chcą go wymienić i tak dalej, wtedy to chyba wchodzicie w troszeczkę inną rolę, nie tylko doradców, ale też i negocjatorów, mediatorów i osób, które próbują ten konflikt wygasić. Czy możesz też opowiedzieć coś więcej na ten temat? No absolutnie, oczywiście tam to bardzo ładnie wygląda, jeśli pokazujemy zdjęcia kolorowe z mediów społecznościowych, naszych podróży i bywania w różnych miejscach świata, aczkolwiek tutaj dodam w ramach trochę dowcipu, ja pamiętam, że chyba za czwartym albo piątym pobytem moim w Istambule dopiero zobaczyłem niebieski mecz Edi Hagi Sofie, bo tak to zawsze kierowałem się prosto do klubów i wracałem szybko z powrotem, więc to też nie ma, wątek turystyczny jest dosyć trudny, to podobnie jak zawodnicy podróżują również z hali na halę. Więc oczywiście pojawia się bardzo, bardzo dużo negatywnych sytuacji. Pierwsza to, tak jak powiedziałeś, klub nie płaci, tak? I co wtedy zrobić, jak zmusić klub do tego, żeby zapłacił? Tutaj muszę akurat bardzo pochwalić Polski Związek Piłki Siatkowej, bo w ostatnich 2-3 latach bardzo mocno się za ten temat zabrano i rzeczywiście te wymogi składania listów czystości, czyli to, że kluby są rozliczone z zawodnikami, są pewnym warunkiem przyznania licencji. I to naprawdę zaczęło jakoś tam działać i to jest duża zmiana. Można też te sprawy kierować do Europejskiej Federacji Siatkówki czy do Federacji Międzynarodowej. Drugi temat trudny, no to jest oczywiście, kiedy zawodnik gra źle i pretensje zazwyczaj no, łatwiej jest skierować do nas niż do samego zawodnika, więc do nas te rzeczy spływają i wtedy staramy się jakoś tam interweniować, co nie gra, czy jest jakaś relacja między trenerem a zawodnikiem zaburzona, czy jest relacja między zawodnikami zaburzona, czy między klubem a zawodnikiem. Jest jeszcze trzecia sytuacja, która jest dosyć trudna i zawsze bardzo przykra. To są oczywiście kontuzje. Kontuzje i co dalej, bo te kontuzje można podzielić na takie krótkotrwałe, które wyłączają zawodnika na chwilkę, jakieś skręcenia kostek, ale są i takie, które są bardzo poważne, jak pozrywanie wszystkiego w kolanach, czy uszkodzenie barku. No i wtedy zaczyna się taka, nie powiem, że to jest ciemniejsza, ale inna strona naszej pracy, bo tutaj też jest
jakby potrzebne, my mamy też taką dużą potrzebę poznawania właściwie wszystkich możliwych ortopedów, neurochirurgów, którzy funkcjonują, bo tak naprawdę do tych dwóch zawodów medycznych większość tych spraw się kieruje. I to jest druga i bardzo trudna też część tego, jak potem zawodnik musi wracać i tą pracę, którą musi wykonać rehabilitacyjnie i też co się dzieje wtedy z jego kontraktem, czy był ubezpieczony, czy nie był ubezpieczony, czy klub mu zapłaci część, czy wszystko, czy małą część, czy w ogóle nie chce zapłacić, bo na przykład w pierwszym meczu sezonu sobie jakąś krzywdę poważną zawodnik zrobił. No tak, ja bym chciał się odnieść jeszcze do jednej rzeczy, bo wspomniałeś o tym, że listy czystości funkcjonują, że naprawdę Polski Związek wziął się za to i zaczyna to lepiej funkcjonować, ale to z drugiej strony, dlaczego w takim razie mamy takie sytuacje jak w tym roku, wprawdzie nie w Lidze Panów, ale w Lidze Pań z zespołem z Legionowi, gdzie niby listy czystości u pań też funkcjonują, a mamy klub, który po pierwsze ma bardzo duże zaległości wobec zawodniczek z zeszłego sezonu, a w tym sezonie coraz więcej się słyszy o tym, że ten klub tego sezonu po prostu nie dokończy. Wiesz co, no ja nie znam tej sprawy, bo jak wiesz, ja w siatkówce damskiej w ogóle nie funkcjonuje. Natomiast z tego co wiem, to żeby oni tą licencję nawet warunkową dostali, to musieli przedstawić porozumienia pomiędzy zawodniczkami a klubem dotyczące spłaty rat. Czyli ktoś takie porozumienia z dwóch stron podpisał. Nie tylko klub się zobligował, że będzie je spłacał w ratach, tylko ktoś się musiał na to zgodzić. I z tego co wiem, akurat Legionowia takie porozumienia przedstawiła. Natomiast oczywiście nie przestała je realizować i dlatego koniec jest taki, że tego klubu pewnie za chwilkę na mapie Ligi Siatkówki Kobiet nie będzie. Ale pozytywny news jest taki, że chyba w Lidze Panów takich ryzyk nie widzimy w najbliższej perspektywie. Nie, w Lidze Panów trzeba przyznać, że wszystko to działa. Oczywiście zdarzają się jakieś opóźnienia w płatnościach, ale one są w miarę szybko regulowane. Wiadomo, że dzisiaj mamy sytuację z klubem z Bielska-Białej, gdzie jest eksodus zawodników, ale ten eksodus nie jest związany z tym, że ten klub nie płaci, tylko mam wrażenie, że po prostu włodarze tego klubu doszli do wniosku, że zaczynamy oszczędzać budżet na kolejny sezon, dali zielone światło zawodnikom do tego, żeby odchodzili, po prostu po to, żeby nie musieć im przez cały sezon dalej płacić. I jest w tym oczywiście jakaś logika, jeśli policzyli sobie, że szanse na utrzymanie są znikome i lepiej zaoszczędzić pieniądze pod kątem kolejnego sezonu i ewentualnego powrotu do Plus Ligi. I stąd te odejścia nie są związane z tym, że klub nie płaci. No tak, ale tu teraz ważny temat poruszyłeś, bo jeżeli oni planują już wywiesić białą flagę, już nie walczymy, przegrywamy wszystko, no bo i tak jesteśmy skazani na porażkę, to czy taki klub w perspektywie dalszej ma prawo walczyć o to i ubiegać się o to, żeby wrócić do Plus Ligi, skoro już ponosi tak gigantyczną porażkę, tak gigantycznie obniża poziom rozgrywek i jakby sama obecność tego klubu w Plus Lidze po części jest problemem, bo ani nie podnosi poziomu sportowego, dodatkowo generuje koszty też dla wszystkich innych klubów, bo i nie tylko finansowe, ale tak samo zdrowotne, bo każdy z klubów musi tam pojechać, więc musi przeznaczyć koszty na wyjazd na taki mecz. Z drugiej strony każdy z zawodników musi wyjść i zagrać ten mecz, gdzie ten natłok tych spotkań jest olbrzymi. Czy nie lepszym rozwiązaniem było jednak Plus Liga 14-zespołowa, żeby uniknąć właśnie takich sytuacji? Jeśli się o mnie pytasz, to oczywiście, że jestem za Ligą 14-zespołową i w ogóle nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Ja złapałem się na początku tego sezonu na tym, że w pewnym momencie to już nie wiedziałem, kto jaki mecz gra, o co i w jakiej hali i która to jest kolejka, bo tych spotkań było tak dużo. Natomiast czy byłoby ich 14 czy 16, Zbyszek, to chyba nie ma specjalnie znaczenia, bo klub z Bielska i tak by sportowo awansował do tej 14, czy to byłaby 16 czy 14, i tak by awansował i sytuacja byłaby podobna. Oczywiście to jest proste, czy jakby pozwolić im na kolejny awans, jak rozumiem, oni awansowali po pierwsze sportowo, bo wygrali Tauron pierwszą ligę, po drugie no pokazali jakieś kwity na to, że mają pieniądze na to, żeby w tej lidze grać. Oczywiście jest pewien problem, że Beniaminkowie wchodzą na rynek bardzo późno i to często gdzieś tam w dyskusjach jakichś twitterowych jest poruszane, ale ja tu się akurat nie do końca z tym zgodzę, bo mamy przykłady innych klubów, które też wchodziły późno na rynek, jako Beniaminkowie, chociażby Zawiercie, i sobie dawały z tym radę bez żadnego problemu. Tutaj no, wszyscy wiemy, no na pewno zabrakło im środków po pierwsze na to, żeby zbudować jakąś silniejszą drużynę. Po drugie też mam wrażenie, że zabrakło im pomysłu, jak tą drużynę skonstruować. No i na koniec mamy takie kwiatki jak to, że zatrudniamy
zawodnika, który uważam sporo wniósł do tej drużyny, czyli Pierre'a Puziola, doświadczonego francuskiego rozgrywającego, po czym no, po 2 miesiącach mówimy mu, wiesz co, to już teraz nie mamy szans, to weź się spakuj i jedź gdzieś indziej grać, bo szkoda nam tam płacić w tobie dalej. No. I to jest oczywiście kuriozum. No i pewnie... To jest fatalny, fatalny też przekaz w świat, jeżeli chodzi o Plus Ligę, bo to wystawia ocenę nie tylko klubowi z Bielska, ale wystawia też ocenę w Plus Lidze. Gdzie grałeś? Grałem w Plus Lidze i taka przykrość mnie trafiła. Nie, no to absolutnie jest fatalna sytuacja i też jest dla kibiców trudna, a dla kibiców Bielsku Białej to pewnie potrójnie trudna. Trudna też jest dla zawodników, którzy w tym klubie zostają, bo zaraz się okaże, że trener Siergiej Kapelusz będzie musiał się przebrać chyba w strój sportowy z powrotem, bo tam nie będzie miał kto na mecz wyjść lada moment, bo zawodników im zabraknie. Więc no to wystawia klubowi lidze oczywiście słaby przekaz, natomiast no, nie zanosiło się na to pewnie jakoś i oni w pewnym momencie walkę podejmowali, żeby to utrzymanie zdobyć. No a potem chyba doszli do wniosku, że no dobra, już nie damy rady, no to rozpuśćmy wszystkich, dograjmy juniorami do końca sezonu i będziemy grali ponownie w przyszłym roku. Kuba, my mówimy dużo właśnie o trudnych sytuacjach, o takich klubowych, gdzieś personalnych zawodników, a wracam do mojego pytania, co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsza jakaś sytuacja właśnie z perspektywy menadżera siatkarskiego, co takiego to może być? No, wydaje mi się, że jednak te sytuacje związane z kontuzjami są chyba najtrudniejsze, bo często są to kontuzje no, takie, które nawet stawiają znak zapytania, czy dany zawodnik może kontynuować karierę. I wtedy naprawdę trzeba wykazać dużo zapału i zawodnika, ale też całego otoczenia dookoła, żeby tego zawodnika przywrócić do gry i jakby żeby wierzył w to dalej, że on może wrócić na wysokim poziomie do gry. I to są chyba najtrudniejsze, bo sprawy związane z tym, czy kluby nie płacą, czy płacą, czy są jakieś konflikty, no to rozwiązuje się na bieżąco, jakby schemat jest zawsze ten sam. Na koniec, jeśli już coś naprawdę nie idzie, no to udajemy się oczywiście na drogę sądową, czy to w sądach polubownych, czy w sądach powszechnych, czy w Polsce, czy w innych krajach. Więc to już jakiś pewien schemat działania w takiej sytuacji, że klub nie płaci, no jest łatwiejszy do rozwiązania niż taki, gdzie no wydarza się coś bardzo, bardzo przykrego, co nie tylko skutkuje na samego zawodnika, ale też często na jego otoczenie, bo często są to zawodnicy, którzy wiadomo, że utrzymują całe rodziny z tego, że grają. I sytuacja poważnej kontuzji wykluczającej zawodnika na kilka miesięcy, a czasami nawet i dłużej, na kilkanaście miesięcy, no jest bardzo, bardzo trudna. Wspomniałeś o tym, że w takich ekstremalnych sytuacjach występujecie na drogę prawną, występujecie przeciwko klubom. I powiedz mi, czy to nie jest w pewien sposób przekroczenie takiej cienkiej, czerwonej linii dla Was? Bo jakby z jednej strony oczywiście reprezentujecie interesy zawodnika, no ale z drugiej strony przecież zależy Wam też na dobrych relacjach z klubami. No bo umówmy się szczerze, że jeżeli, wydaje mi się, jakiś menadżer spali sobie grunt w danym klubie, to później zdarzały się już takie sytuacje, nieraz przecież i nawet w Plus Lidze, że dostawał taki menadżer czerwoną kartkę i od tego menadżera zawodników dany klub już nie pozyskiwał. Wiesz co, no tak, to się zdarza, natomiast ja uważam, że do sądu idziesz tylko wtedy, jeśli dwie strony nie potrafią się porozumieć i wtedy trzeba sobie po prostu wytłumaczyć, okej, no ja mam inne zdanie, wy macie inne, niech rozstrzygnie to ktoś trzeci, to my nie musimy się tutaj kłócić do końca o tą sytuację, tylko po prostu po to są powołane pewne instytucje, żeby takie spory rozstrzygać i jakby ja nie widzę problemów w tym, żeby się takiej jurysdykcji, czy to sądu polubownego, czy tak zwanego arbitrażowego, czy sądów powszechnych, czy tam jeszcze dalej, jeśli to są jakieś inne sprawy, poddać i to jest kwestia pewnie utrzymywania relacji z ludźmi i tego, że oczywiście to powinna być ostateczność i ja szczerze mówiąc przez 18 lat to w sądzie polubownym Polskiej Ligi byłem raz, ale nie spodobało to też, że z tym klubem mam jakieś złe relacje, bo po prostu tak jak powiedzieliśmy sobie prosto, no ja mam inne zdanie, wy macie inne zdanie, niech się zajmie rozstrzygnięciem ktoś, kto jest do tego powołany. Kuba, powiedziałeś 18 lat. Ja jestem ciekawa teraz, jak przez te 18 lat jakby wasza praca się zmieniła? Czy ty masz jakieś takie porównanie? No bo myślę sobie, na przestrzeni tych lat wiele było sukcesów takich też reprezentacyjnych i w siatkówce, więc zastanawiam się jakby, czy ten rozwój, też dużo mówimy właśnie o schematach, o różnych rzeczach, o tym, że to się wszystko bardzo sprofesjonalizowało, choć wciąż mówisz, że na siatkówkę powinniśmy patrzeć jako na sport półamatorski. Jak na przestrzeni tych lat zmieniła się wasza praca?
Zmieniła się bardzo, tak jak zmieniło się nasze życie wszystkich. Zmieniła się technologia, to jest pierwsza rzecz. Humorystycznie mogę powiedzieć, że drastycznie zmieniły się wartości rachunków za telefon, bo jak ja sobie przypomnę rachunki, które ja płaciłem tam te kilkanaście lat temu, to myślę, że one mogłyby przyprawić o zawał serca wielu ludzi. Dzisiaj to ta technologia jest dużo tańsza. Dużo mniejszy stał się też świat, bo wszędzie możemy szybko wsiąść w samolot i być w paręnaście godzin w dowolnym miejscu na świecie. To się na pewno bardzo zmieniło. Kluby polskie się zmieniły diametralnie. Ja tu mówimy o sytuacji po Mistrzostwach Świata w 2006 roku, kiedy przypomnę, no, i Liga nawet stanęła po to, żeby drużyna Raula Lozano mogła tam rywalizować o medale w Japonii. Od tego momentu nastąpił bardzo duży proces zmian w klubach polskich. Pojawiło się wielu znakomitych trenerów w Polsce, którzy nie tylko uczyli jak trenować siatkówkę, bo uważam, że polscy trenerzy tam też coś swoje jednak umieli w latach poprzednich, ale też uczyli kluby, jak powinien być zorganizowany profesjonalny klub. Rzeczy, o których dzisiaj my w ogóle nie dyskutujemy, typu posiadanie statystyków, fizjoterapeutów i w ogóle sztabu bardziej rozbudowanego w klubach, o tym się nie dyskutuje. No, to też Zbyszek na pewno dobrze pamięta, jak on wyjeżdżał do Włoch x lat temu, chyba z Płomienia Sosnowiec, jeżeli dobrze pamiętam, tak, wyjeżdżałeś do Włoch, no to wjeżdżałeś w ogóle w jakąś inną rzeczywistość organizacyjnie, profesjonalnie i siatkarsko. Dzisiaj to już jest to samo, czy jesteśmy w Resowi Rzeszów, w Zaksie Kędzierzyn-Koźle, Skrzebeł Chatów, czy jesteśmy w Perugii, czy w Modenie, bo standard jakby jest tu i tu taki sam. Jak najbardziej, mogę się tylko zgodzić. Słuchajcie, czy zmieniły się też drastycznie finanse? Bo to jest takie pytanie, na które w sumie już gdzieś tam chyba znam odpowiedź, to tak tylko dla zasady zapytam. No, zmieniły się finanse oczywiście. Aczkolwiek jedna zasada jest zawsze ta sama i ona niezależnie od tego, w jakich latach będziemy o tym rozmawiać, zasada jest bardzo prosta. Najlepsi będą zarabiać najlepiej. I co do tego dyskusji nie ma i czy tych klubów będzie więcej czy mniej. Zawsze na świecie znajdzie się kilka klubów, które mają pieniądze na to, żeby zatrudnić najlepszych siatkarzy za najlepsze pieniądze. Przecież historycznie mieliśmy takie sytuacje w ligach kobiet, że nagle powstawała liga w Azerbejdżanie, tak? I tam pojawiały się jakieś gigantyczne pieniądze i tłumnie tam ruszały zawodniczki grać za bardzo, bardzo wysokie stawki. No, powiedzmy, że w siatkówce jest to bardziej stabilne. Od wielu lat mamy do czynienia z tymi samymi ligami, ale były też momenty, chociażby w Brazylii pojawiały się bardzo duże pieniądze, które teraz wiadomo, że ta liga brazylijska, jak i cała Brazylia ma ogromne kłopoty. Czy w Argentynie były lepsze pieniądze niż są teraz? A dzisiaj nie, wróciła z powrotem do łask Liga Japońska, która też przez pewien moment nie oferowała zbyt dużych zarobków. Koreańczycy wymyślili sobie patent z tymi zarobkami stałymi, czyli draftujemy zawodników i każdemu dajemy po 400 tysięcy dolarów, żeby sobie u nas zagrał i wszyscy mają równe kontrakty. Więc oczywiście diametralnie się zmieniły pieniądze i zarobki w polskiej lidze również się zmieniły, natomiast zasada jest zawsze ta sama, najlepsi zarabiają najwięcej. No to ile ci najlepsi zarabiają? Zaraz, mam nadzieję, to wszystko usystematyzujemy i mam nadzieję, że nam w tym pomożesz. Zapraszamy Was na drugą część programu. Kuba, my zaczynając ten program powiedzieliśmy, właściwie ja powiedziałam, że jakby jeżeli chodzi o te pieniądze w siatkówce, to jest takie tajne przez poufne i zastanawiam się dlaczego. Czy ty jesteś w stanie odpowiedzieć nam na to pytanie, czemu te zarobki, tak jak chociażby w przypadku piłki nożnej, tutaj przy siatkówce nie są tak jawne? No ale w piłce nożnej też nie są jawne, no kto powiedział, że są jawne. To są spekulacje dziennikarskie mówiące o tym, ile zawodnicy zarabiają. Jawne tak naprawdę finanse to są w ligach zawodowych w Ameryce, bo tam kluby po prostu publikują listy płac, ile kto zarabia i to jest bardzo, bardzo prosta zasada. W Stanach tak działa. W Europie, nie tylko w siatkówce, ale i w piłce ręcznej czy w koszykówce, to są raczej domysły niż mówienie o tym, ile kto zarabia. Poza tym musimy pamiętać, że w różnych krajach mają zastosowanie różne przepisy podatkowe. W niektórych krajach zawodnicy mogą mieć działalności gospodarcze, w niektórych nie mogą, więc te kwoty
co też dla przeciętnego pewnie człowieka są trudne do zrozumienia, że czasami zarabiają brutto, czasami zarabiają netto, czasami zarabiają netto na firmę, to diametralnie zmienia końcowe wynagrodzenie i tego ludzie czasami nie rozumieją. Dlaczego nie są jawne? No, myślę, że nie są jawne z najprostszej rzeczy. No, w większości są to sytuacje, że to jest porozumienie pomiędzy dwoma firmami i jak zawsze takie porozumienia są tajne. Okej, okay. Myślałam, że nam to ułatwisz i uprościsz, a jednak jeszcze bardziej skomplikowałeś, jak zacząłeś mówić właśnie o tych firmach, o podatkach, ale ja bym chciała to zostawić. Bardziej mi chodziło, wiesz co, przy piłce nożnej o takie informacje, gdzie wejdziesz sobie na Transfermarkt i tam masz po prostu wartość danego zawodnika. Czegoś takiego w siatkówce ja nie mogłam znaleźć. Znalazłam ileś tam artykułów, które mówią gdzieś i podają jakieś widełki takie mniej więcej, ile najlepsi siatkarze mogą zarabiać, ile początkujący i tak dalej, i tak dalej. I jak dzisiaj Zbyszkowi pokazałam te wszystkie rzeczy, które znalazłam, no to właśnie tak spojrzał i tak, no nie do końca, czyli jak to do końca jest. Wiesz, ja może wrzucę najpierw, mamy grafikę przygotowaną na podstawie informacji artykułu właściwie, który pojawił się na stronie Polsatu Sport, to był kwiecień 2022 rok. No i tam właśnie było to jakby podzielone na takie trzy grupy, które też myślę, ciężko jest dokładnie sprecyzować, bo nie chcemy tutaj rzucać nazwiskami, no ale było właśnie powiedziane, że gwiazdy w plus lidze mogą liczyć na mniej więcej takie kontrakty. Gwiazdy bez statusu gwiazdy. Siatkarze bez statusu gwiazdy na takie, początkujący na takie. To wszystko zostało przeliczone z euro na złotówki, tak żebyśmy mieli to jakoś usystematyzowane. Ale jeżeli ja Wam pokazuję taką grafikę na bazie właśnie artykułu Polsat Sport, czy to się zgadza, czy chociaż trochę to się zgadza? No trochę to się zgadza w tej środkowej części tabeli, no, bez statusu gwiazdy, natomiast gwiazdy zarabiają więcej oczywiście niż to, co jest tutaj podane i to znowu zawracam do tego, co powiedziałem przed chwilą. Najlepsi będą zarabiać najwięcej i nie ma co do tego żadnej dyskusji, bo oni mogą wybrać sobie dowolną ligę, dowolne miejsce do grania, w związku z czym trzeba im zapłacić najwięcej, bo też oddają najwięcej potem sportowo czy promocyjnie dla klubu, bo czasami to też jest bardzo ważne. No teraz wracając, tylko ci odpowiem o tym Transfermarkt. Dlaczego nie ma Transfermarkt w siatkówce? No dlatego, że w siatkówce nie ma wyceny zawodników, bo nikt ich nie kupuje, no. Więc nie mamy przepływów finansowych pomiędzy klubami związanymi z pieniędzmi. Transfermarkt przede wszystkim wycenia wartość zawodnika, jaką dany klub ma zapłacić, żeby tego zawodnika zakupić, czy tam wykupić z danego klubu. W siatkówce takie sytuacje mają miejsce, bo chociażby transfer Kamila Semeniuka z Zaksy Kędzierzyn-Koźle do Perugii jest tego przykładem. Tam była kwota buyoutu, którą Perugia, czy tam sam zawodnik, nie wiem, zapłacił do Zaksy, żeby się z kontraktu zwolnić, ale to są jednak nadal sytuacje bardzo, bardzo sporadyczne. To zaraz przejdziemy do Włoch, bo tutaj w artykule Polsatu Sport też była informacja dotycząca właśnie zawodników zarabiających w lidze włoskiej, ale chciałabym zapytać się jeszcze o tę środkową rubryczkę, czyli bez statusu gwiazdy. Kto jest gwiazdą, kto nie jest gwiazdą? Czy uważasz, że na przykład o gwiazdach to możemy mówić o zawodnikach, którzy występują w reprezentacji swojego kraju, czy bardziej gwiazdy, no to już zagraniczni gdzieś zawodnicy, no my też mamy gwiazdy, jakby polskie nazwiska, więc jak ty byś najlepiej to rozgraniczył? Kto jest gwiazdą, kto jest prawie gwiazdą, kto gwiazdą nie jest? No myślę, że to kryterium bycia w swoich reprezentacjach narodowych na pewno jest kryterium, które mówi o tym, jaki dany zawodnik ma status. Gra w kadrze na pewno pomaga w tym, żeby zarabiać więcej. A gra w kadrze z sukcesami, no to oczywiście tym bardziej. Więc to na pewno to kryterium możemy przyjąć, ale zdarzają się czasami zawodnicy, z których po prostu reprezentacje są no na tyle słabe, że nie mają z kim grać za bardzo, że oni nie osiągają takich statusu jakby reprezentacyjnego bardzo wysokiego, ale mimo to są bardzo cenieni na rynku. No takim zawodnikiem chociażby był pierwszy z brzegu przykład, który mi przyszedł do głowy, Igor Omrczen, który miał absolutnie status gwiazdy. Grał i we Włoszech, i w Japonii za ogromne pieniądze, a jednak reprezentacja Chorwacji no to nie była jakaś licząca się reprezentacja na świecie, która dawałaby mu podbudowę do tego, żeby gwiazdą na poziomie reprezentacyjnym zostać. Więc to kryterium reprezentacji jest na pewno bardzo ważne i też zauważmy jedną rzecz, że w polskiej lidze, ja to od wielu lat powtarzam, bo bardzo często dziennikarze przed sezonem, no to jakie tu będą transfery, kto tu przyjdzie, jakiś super znany. No w polskiej lidze przede wszystkim najbardziej znani są Polacy, bo nasza reprezentacja osiąga od wielu, wielu lat
stabilnie bardzo wysokie wyniki i my tożsamość tej ligi, tożsamość w klubach musimy budować na zawodnikach polskich, bo to oni naprawdę tutaj stanowią o sile tej ligi i jesteśmy w tym wyjątkowi, bo dopływ zawodników od kilku lat do klubów ligowych, młodszych zawodników, którzy wchodzą w swój jakby ten prime, tam, czyli powyżej 21, 22, 23 lat. Co roku mamy kolejnych zawodników, którzy do tej ligi dołączają i grają bardzo, bardzo dobrze. I to też odróżnia polską ligę, moim zdaniem, od wielu lig na świecie, że u nas ten dopływ zawodników, nawet z pierwszej ligi przechodzących do plus ligi, zawodników, którzy sobie potem w plus lidze radzą, jest no, wyjątkowy jakby na skalę światową. Kuba, a czy to jest też tak, że jakby zarobki zależą w dużej mierze i czy w dużej od tego, na jakiej gramy pozycji? Bo powołując się wciąż na ten materiał, tam była chronologia dokładnie taka. Atakujący, przyjmujący najwięcej, dalej rozgrywający, środkowi i najmniej libero. Czy to się zgadza, czy czasami to nie ma znaczenia? Myślę, że no trochę to się zgadza. Oczywiście zawodnicy, którzy punktują najwięcej, czyli atakujący i przyjmujący, no mają szansę zarabiać najwięcej, natomiast zdarzają się środkowi zarabiający na pewno lepiej niż wielu przyjmujących, czy nawet libero, którzy zarabiają więcej niż niektórzy przyjmujący. Ale to jest oczywiste, że jest jakaś tam gradacja, że najwięcej zarabiają zawodnicy, którzy zdobywają, no można w cudzysłowie powiedzieć, najwięcej punktów, bądź też stanowią o bardzo, są bardzo kompletni w tym, co robią, czyli w każdym elemencie swojej gry siatkarskiej są bardzo, bardzo dobrzy, czyli przyjmują dobrze i atakują dobrze, mają do tego dodatkowo na przykład bardzo dobrą zagrywkę, bo wiadomo, że we wszystkich elementach trudno być najlepszym, to takich zawodników nie ma wielu na świecie, żeby w każdym elemencie byli znakomici, no ale to coś pewnie w tym jest, że ci zawodnicy ofensywni, powiedzmy, mogą zarabiać więcej niż ci defensywni jak libero. Wspominałeś też już o włoskiej lidze. Jeżeli chodzi o tę włoską ligę, to widełki znalazłam takie i tutaj to jest z przymrużeniem oka, bo tam oczywiście nie było napisane gwiazdy i gwiazdy 2, aczkolwiek było napisane, że gwiazdy zarabiają mniej więcej tyle, a zawodnicy nieco mniej błyszczący jako gwiazdy tyle. Czy też mi możesz potwierdzić, czy to faktycznie są mniej więcej takie widełki, jeżeli chodzi o ligę włoską? Ja myślę, że tutaj pod pojęciem gwiazdy to jednego zawodnika chodzi tak naprawdę, grającego w lidze włoskiej. Ta kwota, która tutaj pewnie się niego dotyczy. No, średnio we Włoszech można powiedzieć, że zawodnicy, porównując kluby topowe oczywiście, zarabiają więcej niż w Polsce. Jakby co do tego nie ma chyba żadnej dyskusji. Naszych klubów nie byłoby stać na część zawodników, którzy grają w lidze włoskiej, żeby zagrali w lidze polskiej. A jeżeli mielibyśmy stworzyć taką też gdzieś tam, nie wiem, piramidkę, w których ligach zarabia się najwięcej, bo też mówiłeś o tym, że w Polsce są pieniądze i to wygląda właśnie na przestrzeni lat coraz lepiej się zmieniło, a zawsze mówiło się o lidze włoskiej, rosyjskiej, tak, jako o tych ligach, w których są największe pieniądze. Rosję zostawimy teraz z oczywistych względów, ale jeżeli mielibyśmy właśnie gdzieś to usystematyzować, nie wiem, moglibyśmy wymienić reprezentacje, w których, znaczy kraje, które tak naprawdę w swoich ligach płacą najwięcej. Czy to wciąż będą Włochy, Polska, czy kogoś byś wrzucił do tego koszyka jeszcze? No, trzeba dołożyć ligi azjatyckie oczywiście, czyli ligę japońską, ligę koreańską i ligę chińską. Chociaż liga chińska no, tak naprawdę wraca po jakiejś przerwie, wróciła w tym roku, chwilę nie było. Tam przed pandemią było duże ciśnienie, żeby tą ligę rozwijać i żeby ta liga szła do góry, ale takie samo ciśnienie było na przykład w lidze chińskiej piłki nożnej i to też upadło dosyć z hukiem. Może w odróżnieniu od piłki nożnej w siatkówce nie zarabia się takich nie wiadomo jakich pieniędzy w ligach na Bliskim Wschodzie. Zarabia się dobrze, ale to nie jest tak, że nagle tam płaci się kilkukrotnie więcej niż w Europie. To nie jest kontrakt Cristiano Ronaldo. No na pewno nie. Za kontrakt Cristiano Ronaldo myślę, że moglibyśmy wyżywić kilka lig siatkarskich przez kilka lat. Zdecydowanie. Dobrze, Kuba, kolejną wrzucam w takim razie grafikę z portalu Volleyball Vault. Tam z kolei, bo zapytałam o te kraje mniej więcej, tutaj wspomniałeś o tych ligach azjatyckich. Tutaj mieliśmy takie widełki właśnie, jeżeli chodzi o Włochy, Polskę, Turcję, Francję, Argentynę, Niemcy i tutaj tak jak dalej widzicie te grupy. Czy te wartości, które są tutaj podane, bo też zastanawiam się na jakiej zasadzie dziennikarze piszący te artykuły, te dane pozyskują. Czy one mniej więcej się zgadzają, są zawyżone, zaniżone?
Nie, no to tam Zbyszek, myślę, że tutaj jak zobaczył tą tablicę, to spadł z krzesła. Tym bardziej, że w większości tych lig miał okazję występować. Więc jak ja tu widzę kwotę we Francji 2 miliony, to chyba cała liga tam tyle zarabia w Tak, to była pierwsza rzecz, na którą Zbyszek zwrócił uwagę. Nie, no ja generalnie nie odzywam się w tej części, bo czuję się bardzo niekomfortowo rozmawiać na ten temat ze względu no, oczywistych. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, no było parę miejsc, które były niedowartościowane, ale to raczej jest mniejszość, ale cała większość to jest bardzo grubo przeszacowana i właśnie jakby staram się dojść skąd? Do tego, skąd, tak, skąd... Ja skąd... tylko zaznaczam, to nie są moje liczby, bazuję jakby na danych, które znalazłam. Ciężko jest mi w ogóle cokolwiek od was wyciągnąć. Mówi się, że o pieniądzach się nie rozmawia, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, kobiety to już w ogóle, ale ja pytam o to, bo wydaje mi się, że jednak zawód siatkarza to zawód publiczny i gdzieś tam wtedy o tych kwotach można mówić, tym bardziej, że myślę, że to jest temat bardzo ciekawy i zastanawia mnie, dlaczego wciąż tak właśnie tuszowany. I ja z was wyciągam, podaję wam na tacy tutaj liczby i pytam po prostu. Mniej więcej tak, mniej więcej nie. Mówicie, że jeżeli chodzi o tę ostatnią grafikę, to jest ona mocno przeszacowana, tak? Nie, no jeżeli możemy prosić realizację jeszcze raz o tą grafikę, żeby nam wrzuciła na ekran, no to jakby to też ciężko się do tego odnieść, no bo Włochy między 430 a 4,5 miliona. No 430 co, zakładamy, że to jest najniższy kontrakt we Włoszech? No nie, bo jak świetnie ja i ty, Kuba, wiemy, w tych zespołach z samego dna tabeli pokroju, nie wiem, Taranto, Padowa czy Cisterna, no to są zawodnicy, którzy zarabiają po 500 tysięcy euro, ten 14 czy 13 zawodnik, który przychodzi na treningu i jest potrzebny po prostu do tego, żeby była odpowiednia grupa ludzi i żeby można było dobrze trening zrobić. Jest to zazwyczaj jakiś młody chłopak, który większych perspektyw na wielką karierę siatkarską nie ma, a przy okazji studiowania nadal chce być związany z siatkówką, więc no to są w dużej mierze abstrakcyjne rzeczy, także... Nie, no tutaj są jeszcze... Tutaj widzę, że są Niemcy, gdzie jest wpisana kwota miliona złotych. No to w ogóle to 250 tysięcy euro nie ma szans, żeby... Już nie mówiąc o tym, że w Niemczech system podatkowy jest taki, że każdy kontrakt, czyli zarobek z zawodnika, który on dostaje, trzeba pomnożyć razy dwa, bo drugie tyle stanowią podatki, a kluby muszą się z tego bardzo sumiennie rozliczyć. Ja ci mogę odpowiedzieć o to, dlaczego o tym nie rozmawiamy, bo nie ma za bardzo o czym rozmawiać. W piłce nożnej się rozmawia głównie o tym, że ktoś przebija kolejne kwoty, że ktoś zarabia coraz więcej, że coraz więcej klub A zapłaci klubowi B za danego zawodnika, że jest ten wyścig zbrojeń, po prostu tych pieniędzy jest bardzo, bardzo dużo i te pieniądze cyrkulują między klubami. W siatkówce no, nie mamy, po pierwsze, nie mamy w ogóle, no, tak jak już mówiliśmy, praktycznie w ogóle nie mamy transferów gotówkowych, one się zdarzają, ale są rzadkie. I po drugie, no, nie ma za bardzo o czym rozmawiać. W polskiej lidze też są zawodnicy, którzy zarabiają po 5 tysięcy złotych i tutaj akurat ja mogę powiedzieć, że jeśli to nie dotyczy... Ale początkujący czy doświadczeni? Bo taka, wiesz, mieliśmy jakby informację, że faktycznie takie zarobki się pojawiają, ale u siatkarzy, którzy gdzieś tam zaczynają, są na początku swojej kariery. No jeśli to dotyczy siatkarzy, którzy zaczynają, to nie jest to wielki problem. Natomiast zdarzało się w historii naszej ligi, że tyle zarabiali siatkarze, którzy no, już nie byli na początku swojej drogi i zarabiali między 5, nie wiem, 8 tysięcy złotych, musieli z tego zapłacić mieszkanie. Ja uważam, że to już była patologia, bo jak ktoś uprawiający zawodowo sport ma funkcjonować rodzinnie na przykład, zarabiając między 5 a 8 tysięcy złotych minus podatek, minus mieszkanie. No to są zarobki wtedy patologiczne. Inaczej, jeśli ten zawodnik jeszcze 19-20-letni, który jest na początku swojej drogi siatkarskiej, no to jest jakby zrozumiałe. No, jakby on ma iść do góry i to są początkowe jego zarobki. Choć też zdarzało się przed laty, że nawet zawodnicy bardzo młodzi podpisywali bardzo wysokie, aczkolwiek kilkuletnie umowy z dużymi klubami. Ja nie zgodzę się, Kuba, z tobą w tym fragmencie, o którym mówisz, że nie ma o czym rozmawiać, bo wydaje mi się, że jest o czym rozmawiać. Zresztą jak takie rankingi zarobków za sezon publikuje gazeta La Gazzetta dello Sport, to wydaje mi się, że tym bardziej jest o czym rozmawiać. Aczkolwiek ranking, który został przez nich stworzony i który mamy też, to ranking z 2020 roku. Zastanawiam się, czy wiele mogło się zmienić tam, jeżeli chodzi właśnie o Wilfredo Leona i o Ligę Włoską, o której mówiliśmy, to tam znalazłam dane, które mówią, że Wilfredo o tę ciutkę tam zarabia jednak więcej, ale jak patrzycie właśnie na ten ranking z 2020 roku, to możemy powiedzieć, że to jest dziesiątka najlepiej zarabiających siatkarzy na świecie, czy jeżeli zejdziemy trochę niżej i dodamy kolejną dziesiątkę, to te wartości nie będą jednak tak drastycznie różne?
Nie, no Chodzi mi myślę, o że to nie wyjątkowość jest dziesiątka. kontraktów. To nie jest dziesiątka najlepiej zarabiających siatkarzy na świecie, bo trzeba byłoby pewnie dopisać zawodników grających, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, chociażby w Azji, czy też zawodników, którzy nadal grają w Rosji, o której to lidze nie chcemy mówić, ale część zawodników tam jednak gra. No wydaje mi się, że na przykład Nimir Abdelaziz, który tutaj jest wymieniony z jakąś tam kwotą, być może zarabia ciut nawet więcej w tej chwili w Turcji niż zarabiał wtedy we Włoszech. Natomiast co do zasady, no pewnie to są jakieś tam, te widełki tej dziesiątki najlepszych pewnie są w miarę dobrze skonstruowane. Oczywiście zawsze pytanie brzmi, po jakim kursie przeliczamy ich zarobki, bo to też netto, czy to jest brutto. I czy to jest netto, czy to jest brutto, bo to też ma duże, duże znaczenie. To, co możemy na pewno powiedzieć, i to pewnie Zbyszek też powiesz, że bardzo prosto możemy przesunąć zawodnika z pozycji numer 8, czyli Simone Gianelli, znacząco na wyższą pozycję w tej, na tej liście. Mam także jeszcze jedną listę, powoli będziemy do końca zmierzali z tym moim podsumowaniem, jeżeli chodzi o zarobki, ale będę chciała się zapytać Was jeszcze o jeden dla mnie fenomen, nie wiem, czy możemy mówić o fenomenie, ale jeżeli chodzi o takie zestawienie właśnie najlepiej opłacanych siatkarzy na świecie z 2022 roku według portalu X-Scholars, no to tam też na pierwszym miejscu Wilfredo Leon, tak jak mówiłam, no z ciut innym zarobkiem, czyli tutaj już mówimy o 6 milionach złotych, dalej tak jak leci. I tutaj z gwiazdką zaznaczona zawodniczka chińska, Zhu Ting, która tak naprawdę przebiłaby tutaj wszystkich panów. Na czym polega fenomen pań tak dobrze opłacanych, bo takie zawodniczki były? Czy to ja mogę od razu powiedzieć, że generalnie kobiety w siatkówce zarabiają więcej niż mężczyźni. I nie ma co. Rekordy na pewno płacowe w siatkówce należą do kobiet. Nie jest to tylko ta zawodniczka z Chin, ale była też, o ile dobrze pamiętam, Koreanka chyba, która grała w lidze tureckiej. Fenerbahce, dokładnie. I ona tam zarabiała podobno 1,5 miliona euro za sezon. Ta Chinka też w jakichś zbliżonych kwotach funkcjonowała. Także, no tak jak mówię, po drodze pojawiały się jakieś takie egzotyczne ligi, jak ta w Azerbejdżanie, gdzie też były gigantyczne pieniądze płacone. Dlaczego? No myślę, że tutaj pewnym napędem jest na pewno Liga Turecka w płaceniu, bo Liga Turecka damska jest ligą silną, bo mają dużo swoich lokalnych dobrych zawodniczek i tam rzeczywiście i też nie ma dużej konkurencji w innych sportach damskich, więc te pieniądze są pompowane gigantyczne w turecką Ligę Kobiet i tam rzeczywiście te zarobki są bardzo, bardzo duże. Kiedyś we Włoszech też chyba płacono, znaczy na pewno płacono bardzo, bardzo dobrze, nie wiem jak jest teraz w lidze damskiej we Włoszech, ale też są to pewnie godne zarobki, biorąc pod uwagę ile zawodniczek tam gra. Ale my i w Polsce mieliśmy chyba jakieś rekordowe stawki, które na pewno Chemik Police przebijał moim zdaniem wynagrodzeniami podstawowych zawodniczek, wynagrodzenia zawodników plus lidze. Okej, to dla mnie mega ciekawe. Dobrze, i ostatnia rzecz. Kuba, powiedz mi proszę, Zbyszku, ty też, ponieważ często po dużych imprezach, takich jak Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, czy Liga Narodów, czy Liga Mistrzów, dostajemy jakby też takie widełki finansowe, w jaki sposób poszczególne reprezentacje zostaną wynagrodzone za poszczególne miejsca na podium. Do tego mamy też nagrody finansowe dla tych najbardziej wyróżniających się zawodników, czyli MVP i MVP na innych pozycjach. Jak to jest rozdzielane? Bo rozumiem, że jakby no jeżeli mamy takie stawki tutaj za Mistrzostwa Świata, że zwycięzcy, złoci medaliści otrzymują, i ja wciąż mówię, że to są przeliczone wczoraj tak naprawdę stawki, które były oficjalnie podane za Mistrzostwa Świata, na przykład 870 tysięcy złotych, drugie miejsce 540, za te pozostałe wyróżnienia to są indywidualne wyróżnienia, więc ja rozumiem, że to trafia do zawodnika, ja wiem, zaraz brutto, netto i podatki, wszystko mi powiecie, ale ja jestem ciekawa, jak te miejsca takie grupowe tak naprawdę się dzieli, bo ta nagroda, rozumiem, jest dzielona na cały sztab tak naprawdę, na cały zespół. Czy my możemy przyjąć, żebyśmy to podzielili po prostu na tyle osób, ile pracowało przy gdzieś tam drużynie, czy nie? Czy to jest jednak inaczej dzielone? Ja myślę, że to Zbyszek pewnie może się bardziej wypowiedzieć jako były kadrowicz, jak to się dzieje, ale ile ja dobrze wiem, w Polsce zawsze były jakieś ustalenia pomiędzy związkiem a drużyną, ile procent trafia do związku, ile procent trafia do drużyny.
Znaczy, no, z tego, co mogę ja powiedzieć z czasów, kiedy grałem w reprezentacji, to zawsze mieliśmy taką niepisaną umowę ze związkiem, że ze wszystkich nagród pieniężnych, które zespół wygra w postaci, nie wiem, zwycięstwa w Lidze Światowej czy medalu na wielkiej imprezie, to 70% tej kwoty było dzielone między zawodników, a 30% tej kwoty przejmował związek na pokrycie tam różnego rodzaju kosztów. W tej kwocie 70% nigdy nie był liczony sztab, ponieważ sztab miał swoje indywidualne premie, które wynikały z podpisywanych kontraktów ze związkiem. Okej. Okay. Wszystko jasne. Panowie, i tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Kuba, my... A jeszcze? Tak, nie, bo jeszcze nie wspomnieliśmy o kwestii tej indywidualnych nagród. Mhm. Jakby, nie wiem jak w innych reprezentacjach, ale u nas to było bardzo ważnym czynnikiem, bo siatkówka nie jest sportem indywidualnym, tylko jest sportem zespołowym, więc zawsze zasada była taka, że połowę tej nagrody, którą zawodnik otrzymywał, przekazywał na zespół. O. Ale ponieważ każdy z nas jakby od kolegi z drużyny pieniędzy nie chciał, to sumowaliśmy te pieniądze i robiliśmy sobie różnego rodzaju pamiątki z tych pieniędzy związane z danym turniejem. Okej, okay. A to ciekawe. Myślałam, że idzie wszystko do kieszeni wyróżnionego. Fajna no zasada. No nie, bo jakby wyróżniony nie gra sam i to, że na przykład ktoś mógł być najlepszym atakującym, no to zawdzięcza to przede wszystkim rozgrywającemu, że te piłki mógł mu wystawiać i robił to w dobry sposób. Zawdzięcza to również przyjmującemu, że oni przyjmowali, rozgrywający mógł te piłki tak dobrze rozgrywać, więc jakby to jest mechanizm połączony. I żeby te koła mogły się toczyć, no to każda zębatka musi wchodzić w odpowiednie miejsce. Dlatego bardzo fajna to była u nas zasada. No i może tak zdradzę troszkę kulisów, ale my zawsze mieliśmy taką zasadę, że zbieraliśmy te wszystkie pieniądze do kupy i kupowaliśmy sobie zegarki z grawerkami. Także okay. Fajne, no właśnie chciałam zapytać, co za to na całe życie. Super. Kuba, bardzo uprzejmie Ci dziękujemy, że byłeś dzisiaj z nami. Przemaglowałam Was tak, że hej chyba, ale mam nadzieję, że żyjecie i jest okej. Ja mam koszulkę do prania. Tak? Kuba, bardzo uprzejmie Ci dziękuję. Ja myślę, że... Tak? Ja myślę, że możemy podsumować bardzo prosto i to może będzie trochę odpowiedzią na Twoje podstawowe pytanie, ile zarabiają siatkarze. No skoro wiele osób jest w stanie z tego żyć, to chyba zarabiają całkiem nieźle, więc możemy powiedzieć, że opłaca się grać dobrze w siatkówkę w dzisiejszych czasach, bo można mieć z tego tytułu bardzo fajne, wygodne życie. No, tym bardziej, że jeszcze nie dodaliśmy, a mamy takie czasy, że oprócz tego, co się zarabia w klubie, myślę, jeżeli dany zawodnik, tak jak powiedziałeś, jest jednym z najlepszych, najlepszy na swojej pozycji i wyróżnia się, może liczyć także na bardzo fajne kontrakty sponsorskie, bo domyślam się, że takie indywidualne już też poza klubem są zawierane. Tak, no coraz częściej są, to nie jest jakaś wielka prawidłowość, bo siatkarze indywidualnie nie stanowią jakiejś bardzo dużej wartości na rynku wizerunkowym, ale to się zaczyna zmieniać na szczęście i to pewnie się będzie zmieniało coraz bardziej w związku z tym, że media społecznościowe są coraz bardziej napompowane siatkarskie, tych odbiorców na mediach społecznościowych siatkarze mają naprawdę bardzo, bardzo dużo, a to jest przeliczalne na pieniądze i wszystkie współprace w mediach społecznościowych, czy potem kontrakty reklamowe takie, powiedzmy telewizyjne, czy jakiekolwiek inne, zaczną się pojawiać, no bo liczby nie kłamią, a ten rynek przelicza się z liczby. Super. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze. Spokojnego wieczoru, Kuba. Dzięki, Kuba. Do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. Pozdrawiam. Kuba Malke był naszym gościem. Zbigniew Bartman też był tutaj stałym gościem, ekspertem siatkarskich lig. Ale zanim jeszcze się pożegnamy z naszymi widzami, to powiemy, co w poniedziałek, bo to nie koniec grania w tej kolejce. Dwa mecze jeszcze przed nami. No i jeden bardzo ciekawy, bym powiedziała. Chociaż nie, dwa chyba w sumie będą ciekawe. Kuprum Lubin i Projekt Warszawa. Taki poniedziałkowy mecz o 17:30 będziecie mogli sobie obejrzeć. No i ten, o którym mówimy, już chyba trzeci odcinek. Zaksa ze Stalą Nysa, 20:30. Także poniedziałek, czyli wszystko jutro się rozwiąże, jeżeli chodzi o 20. kolejkę Plus Ligi. Zbyszku, coś chcesz dodać jeszcze? Derby opolszczyzny, debiut Bednoża, także warto na pewno to spotkanie obejrzeć o godzinie 20:30, bo
będzie na co popatrzeć. Słuchajcie, warto też być z nami, a jesteśmy w każdy czwartek i w każdą niedzielę o godzinie 19. Zachęcamy Was także do tego, aby zerknąć na nasze media społecznościowe, tam wszystko na bieżąco, aktualności, ale także wyniki poszczególnych spotkań w Plus Lidze, Tauron Lidze i Tauron Pierwszej Lidze. Na dziś to już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy i życzymy spokojnego wieczoru.